Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze Slime Rancher. I pomyślałam, że na wstępie, skoro mamy tak dużo pieniędzy, to moglibyśmy sobie zobaczyć, jak ten klub działa. Więc weźmiemy sobie ten Rustro Weather Van Vane. Za 750 możemy sobie kupić. O, tu mamy upgrade naszego płotu za 1000. Nie, na razie ja chyba pieniędzy nie chcę na to tracić. Nie wiem, co się dokładnie zmieniło. Bo nie widzę zmian. Ale coś tam się zmieniło. Coś się zmieniło, na pewno coś się zmieniło, moi drodzy. Dobra, zbieramy warzywa, bo nasze przede wszystkim zielone slimy, które dadzą nam dużo hajsu, są głodne, więc zbieramy też cube owoce, bo te cube owoce są dla naszych boom slimów, to ja już pamiętam. Dla was idą cuby. O, power core MK2 możemy ulepszyć. No właśnie, wy jedźcie sobie to. Wy jedźcie pogofruty. A wy chyba nie jesteście głodne. A, to dziwne. A wy, moje niebieskie slajmiki, zjecie sobie te warzywa. Tylko to wszystko jest tak trochę nie pod nosem, moim zdaniem. Dwójka. Proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę. Jedzcie, moje małe. Tu plorty. Tu proszę plorty. Uhuhu. 30 plortów, dziękuję. Tutaj 30 plortów. Ja normalnie to już mi się podoba, czekaj. 29 i 30, za dużo wsiorbałam. Tutaj całe mnóstwo. Jesteście najedzone? Myślę, że jesteście najedzone, co? Bo wy nie jecie owoców? Nie. Wy tutaj macie multum owoców, że aż za dużo. Idę to sprzedać, bo nie mam miejsca, ale kasiory. Oj, oj, oj. Ale kasiory. I to jeszcze nie wszystko, moi drodzy, bo... O, wiecie, co chciałam zrobić? Właśnie, dopóki mamy kasiorkę, no to chodźmy sobie odblokować tutaj tą jaskinię. 1700, proszę bardzo. Odblokowujemy. Odblokowaliśmy sobie jaskinię. Mamy, zobaczcie, znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc na nowy slime. Teraz, którym wyjściem był teleport? Prosto. Tara. I mogę zabrać moje kurczaki. Haha, ha, ha, ale fajnie. Czekaj, bo ja... Nie, to chyba dobrze. Do jaskini. Czekaj, bo gdzie ja jestem? Tak, ja jestem u siebie. No i super, i tu możemy... Ale to po co mi w takim razie tyle miejsca? Ja muszę robić tyle rzeczy? Chyba, że jedną zrobię taką plantację jedzenia... Gdzie jest wyjście? Jedzenia. Druga strefa to będą slimy takie, na przykład tutaj jest strasznie dużo... Tu mam strasznie dużo slime'ów. Nie mam miejsca nawet. Bo musiała jakoś to sobie przemyśleć, fajnie jakoś zaprojektować. Macie jeszcze koguta. A co wam będę żałować? Idę tutaj. Do naszych radioaktywnych slajmików. Bo pewnie już głodne, biedaczki, proszę. No, jedzcie moje maluszki. Bo te maluszki jeszcze nie pozjadały tych kryształowych plotów. One są na razie zwykłe. No weźcie, wyjedzcie te. Kurczę, chyba was to za dużo. Nie, nie wsiąkaj kryształowych plotów. Bo ja muszę je nakarmić. Czekaj, czekaj, bo tu jeszcze jeden. Dwa. Ty i ty. Dobrze. I tu jeszcze masz. Dobrze. No, teraz wszyscy. To teraz już możecie wsiąkać. One są jeszcze głodne. O kurczę, poczekaj, bo ja mam tu w sumie warzywo. To mogę wam dać trzy warzywa. Zwykłe takie. Muszę to pospamować, bo wiem, że one przed chwilą tu rozjadły. Ale dobra, wezmę sobie może 30 tych. Ten tu jest jeszcze głodny w rogu. Zobaczcie, jak tu ma minę.
No i wezmę 7 tych, bo jestem bardzo... Aha, bo ja mam jeszcze miejsce, dobra. To wezmę te wodne, nie? Bo te wodne... 2, 3, 4. Fajnie było, jakbyście się rozmnożyły, ale wiem, że nie dacie rady, bo musiałabym wam pomóc. Tam... 5000 było, nie? Ja ile marchewek i w ogóle ile... kurczaków. Próbowałam kiedyś do wodnych plortów dorzucić im... do wodnych slimów. Próbowałam im wrzucić plorty, żeby się zmiksowały, ale nie chciały. Niestety nie chciały. Dobra, tu jest wszystko pod kontrolą. Nie no, jest spoko. Teraz co byśmy mogli zrobić? W sumie dużo jest planów. Teraz tak, jestem bardzo ciekawa, co to jest za plort, taki palący się, albo to, taki żółty. No bo ten złoty to jest raczej ten, nie? Z tego gold slime'a, ten najdroższy. Albo co to jest za plort, albo to, albo to, albo... Ten to wiem, co to jest. Wiem, co za plort. Wiem, co to za plort, tylko nie pamiętam, skąd go brałam poprzednim razem. Ale nieważne. Mamy klucz? Mamy klucz. O, to już chyba wiem, gdzie go... Co to jest ta jedynka? Aha, to jest ten nasz... klub, w którym jesteśmy. Dobra, i te 89 aż. Mamy duże hajsy. Mamy duże hajsy. Tank booster. Do 40 pewnie. I więcej energii, aż 200. Też wykupimy. No to więcej życia też wykupimy. A ten pulse wave nie chcę, bo to jest marnowanie. Teraz tak. O, wiecie co zrobimy, żeby też nie marnować czasu? To tak, wam, moje różowe slimy. Poczekajcie, muszę obejść to. Zrobimy autofidera i damy music boxa, żebyście też były spokojniejsze trochę. Tu macie muzyczkę i autofider jest nie tutaj, tu jest nasza zbieraczka, tutaj. Więc bierzemy sobie teraz marchewki. Marcheweczki drogie. I ogólnie naciskając guzik zwiększamy chyba, jak dużo chcemy im dawać jedzenia. Ja je zawsze na jedynce trzymam, no bo to chyba wystarczająco. Żeby to wolno wypadało i one sobie tutaj jadły te marcheweczki. Wam też zrobimy autofidera. I wam też zrobimy autofidera, tylko ja bym chciała nakarmić ten... A, i muzyczkę możemy wam kupić, dobra. I autofider. Dobra. Chciałabym jeszcze wam tutaj do tego autofidera wrzucić to, co wy lubicie najbardziej. Ja bym chciała na najmniejszą ilość. Czyli w wypadku tych to będą... Już zdążyłam zapomnieć. W wypadku waszym to będą te cube. Owoce, które tam rosną, ale które pewnie jeszcze nie wyrosły, no bo dopiero co je zebrałam. To... Aha, i buraki w przypadku niebieskich. Też jeszcze nie wyrosły. Ale właśnie, dlaczego ja tego nie robię? Możemy sobie ulepszyć przecież. Na przykład zrobić ulepszenie. Maximum harvest. I za 500 na przykład. Że będą zawsze nawodnione. I będą dwa razy szybciej rosły. Więc proszę bardzo. A tu jeszcze możemy odstraszać slimy. Ale to mi niepotrzebne. Tu zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Super. Kurde, się tu rozmnożyło. Ale dobra, niech się mnożą. W sumie chodźcie. A małych kuczaczków to wy nie robicie? Przepraszam. Tu jest jeden stąd, drugi stąd. Tego też wrzucę, a zwykłego kuczaka idę dam. Dam w nagrodę. Macie. Bo wy lubicie jeść kuczaki, to jedzcie. A, co będę wam żałować? Dacie mi przynajmniej za to duże plorty. To jakie głodne! Wy chcecie warzywa albo mięso. O kurde. Szybko biegniemy. Ja nie wiem, co one tak jakoś nagle wyskoczyły. Takie miały buźki brzydkie. A wy jecie właśnie o warzywa. Ale nie mam dla was warzyw. Ja tu przyszłam po kurczaki, tylko nie widzę. O, widzę jednego. Tu słyszę kurczaki, ale w sumie nie widzę. Jest kurczak. Tu marchewka jakaś. Cześć. Cześć kurczak. No marchewki też się przydadzą.
jeszcze możemy coś zbudować? O, o. Oj, zapomniałam, że mamy te warzywa dla nich. Totalnie mi to wypadło z głowy, wiecie? Więc macie. Zbieram to. I ja mogę sobie jeszcze tutaj to ulepszyć. Na przykład, żeby... Oto. Żeby były fajnie nawiezione. Kasa. Tu jest kasa, a tu schodzą kurczaki. Idziemy kurczakami, tym razem nakarmimy nasze niebieskie slimy. No i trzeba iść otworzyć kolejne przejście, nie? Ja widziałam, że wy jesteście bardzo głodne, moje drogie. A nie, w sumie to tylko ty jeden taki jesteś głodny. I ty. Dobra, jesteście głodne. Marchewek więcej dorzucimy tutaj, nie będę już ich karmiła ręcznie. Ty też jesteś głodny. Ale one miauczą. W sumie bym trochę kasy zebrała, bo teraz już możemy 40 plortów aż mieć. Ale dobra, na razie wezmę te, bo są najwięcej warte. I wam właśnie, dla was jest ten cube, ale to i tak jeden tu wrzucę na dobra. Macie, jak będzie jakiś najgłodniejszy, to dostanie. Gdzie ja biegnę? Tu. Dobra, 800 może być. W sumie 800 by mogło być, żeby na przykład przyspieszyć wzrost tych. Nasączymy. O, już 500 nie wystarczyło, żeby nawodnić. Ale dobra, zawsze to... Chociaż troszeczkę ulepszone. No jaki biedny, głodny. No trudno. Co my tu mamy na mapie ciekawego? Wielki kawał jeszcze nie odsłonięty. Ale mamy klucz. No to idziemy w drogę. Komu w drogę, temu Benz, czy jak to tam się mówi. Spadaj. Ja bym chciała marchewki. Nie wiem, w razie gdybym musiała kogoś nakarmić. Bo ja wiem, że są jeszcze gdzieś tutaj te slimy takie do karmienia. Tylko nie pamiętam gdzie. Ale wiem, że gdzieś blisko były. Tylko spójrzmy na mapę. Tu mamy 1 na 3. 1 na 3. Czyli jeszcze dwa klucze, tak? Czy potrzebujemy? Czekajcie, bo tam tego slima już... Tak, tego slima już załatwiliśmy. Wy sobie tutaj marchewki wcinacie. No dobra, niech wam będzie. Tam idzie... No to my idziemy w tą stronę. Idziemy tu, 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 tu. Pamiętam, że coś tam było. Tylko nie pamiętam, co, ale to chyba mięsny slime będzie się krył. Więc ja sobie... Ja chciałam... Chciałam kurczaki złapać, dzięki. Tu też gdzieś są u góry chyba. Chodź, jeden. Wy się tu pożeracie nawzajem. Ty jesteś jeszcze tu. Dwa. Bo z tego też możemy wodę czerpać. I chodźmy, przejdźmy tędy. I wiem, że tu był slime, no właśnie, ale on je tylko mięso. Więc trzeba będzie kiedyś mu przynieść dużo mięsa. No i uwaga, tu są niebezpieczeństwa. No dobra, no to ja pobiegnę dalej. Nie, nie, nie. Dziękuję. Ja chcę zobaczyć, co tu jest. Tędy, tędy, szybko. No właśnie, i tam przechodzimy do kolejnej krainy. Chodźmy. Tylko w nocy to jest bez sensu tak łazić właśnie, bo są złe slimy, ale... Uwaga, używamy. Super to wygląda. Moss Blanket. To mamy taką a la dżunglę. To była w ogóle pierwsza strefa, w której byłam, więc tą strefę znam chyba najlepiej, a inne strefy, właśnie tak jak ta kopalnia, czy w ogóle tam za kopalnią, gdzie weszliśmy, to jeszcze nie mam pojęcia. O, i na przykład to mamy boom... Aha, nie, boom tabi to nie. Chikadu, chikadu. Tu mamy też boom slime, okej.
sumie znam najlepiej strefę, a trochę się zastanawiam, co tu mogę. O. Ty sobie idź tu. Nie chcę Stonehenge. Leci mi jakiegoś Stonehenge'a jeszcze. To wy sobie tam siedźcie w wodzie. Ja sobie pójdę, o, na przykład tędy, ja nie wiem. Okej. Okay. Tylko, że wiecie co? Ja potrzebuję tak, to wyrzucić. Bo ja wiem, że tu zaraz spotkam slimy, których... Albo może i nie spotkam, bo też trudno mi było je spotkać na początku. Których jeszcze nie mamy. O, kolejny klucz, no świetnie. To trochę za wcześnie na to. Gro. Czekajcie, no to w takim razie dobra, to tutaj idziemy stąd. To gdzie my byliśmy? Tam. Aha, i tu gdzieś będzie ten do odblokowania mapy. Ale to mi tak nie da nic, bo ja i tak z tej mapy nic nie rozumiem. Więc przyszliśmy stamtąd, więc mogę iść tak, mogę iść w lewo. Strasznie tu nocą. Dobra, mamy tabi. Tabi mi nie są potrzebne. Mamy małe chica tu. The most blanket. Dżungla, ale tak, 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 jest przyjazna, ja wiem. Jest bardzo nieprzyjazna. O, i mam cię. Nie, to jest kurczak. Już myślałam, że to jest ten slime. A może i w nocy nie ma? Nie wiem. Nie znam się. Dobra, chodźmy. To są te miodowe. Właśnie. Honey slimy. Cześć. Cześć. Zabierzmy sobie. A kim ty jesteś? No nie zniknął. Ja mogłam złapać jakiegoś dziwnego slima i on mi zniknął. Pierwszy raz w życiu w ogóle taki zwiech złapałam właśnie, bo pierwszy raz widziałam tego slajma. To był w ogóle jakiś bardzo świecący, ale on się mógł chyba wessać. Oczywiście miałam szansę go wessać, tylko... Tylko zlamiłam, bo nie miałam miejsca w ekwipunku, nie? No oczywiście. O, shit. Już? Bo musicie zżerać te złe plorty. Kurczę! Głupi slime. Znaczy w sumie głupie mięso. W ekwipunku. Fruty. Kurczę, teraz ty jesteś tutaj. Ty jesteś tutaj. Tam gdzieś na przejściu był tamten z mięsem. Czyli mięsa i owoce. Ja cię nie zapamiętam, ale jesteś fajny. Dobra. Kurde, taka okazja. Pewnie będziecie mi w komentarzach spamować, że ja takiego slajma nie złapać. On się zdarzy pewnie raz na milion. No i... dupa. Dobra, idę dalej. W takim razie. Co my... Aha. Tam byśmy może mogli przelecieć. Obawiam się tego. Na razie może damy sobie spokój. On już nie wróci, nie? Ten slime mały, świecący. No, oczywiście, że nie. Bo się zmył i się przestraszył. No, ale dobra. Mamy chociaż te honey slimy. To już mamy nowe. Już mamy nowe. A gdzie ja tu jest? Przeszłam. Gdzie ja jestem w ogóle? Ja nie mam żadnego pojęcia. Chodź trochę na górę. Tam coś widzę. A nie, Tam widzę świecącego. Aha, mam cię. Czyli to jest ta cała skurcza. To jeszcze nam zostało tutaj coś dziwnego. Chyba tutaj mnie nigdy nie było. O, i tu mamy teleport do domu, ale też chyba w jedną stronę, skoro tak dziwnie jest tutaj narysowany. A tamten drugi w ogóle nie jest narysowany. Aha, czyli to jest w jedną stronę. Ale to co? Może z moją... Ty jesteś tym dziwnym kurczakiem. Briar, hen. No to ciebie też potrzebuję. No i teraz te marchewki chyba bym musiała wyrzucić, bo jak znajdę kolejne slajmy... Ja nie wiem, w którą stronę do domu. W drugą. W tą? Też nie.
Tam. W tą stronę do teleportu, to ja o sobie tak wejdę. Feral slime. Nie wiem, co one robią. Aha, trudno być miłym z pustym brzuchem. No właśnie, to są te slimy, które jak nakarmimy, to one nagle stają się miłe. Czy tędy do domu? Tak. Tylko, kurczę, tu jest tyle zakamarków, takich nieodsłoniętych, że jestem taka wścibska tutaj. Ach, a co będzie tam, a co będzie tu? Oj. Czy tu są... O, tam jest miodowy slimik, jeszcze bym cię wzięła chętnie. Macie. No masz marchewki jedz, jak jesteś głodny w takim razie. Bo ja nie wiem, czy ten teleport do domu będzie gdzieś na dole, czy on będzie u góry. Jak się okaże, że będzie gdzieś... Oj, u góry. No to ja już tam nie wrócę. Drzewo mnie wadzi. I jeszcze dalej. Dobra, to idę po tego miodowego slajma. Bo ja chcę miodowe slajmy. Uuu, cześć! Cześć, cześć! 7 i 8. A wy jesteście ping-boom. Wy tutaj się zamieniacie? No dobra. Czekaj, bym chciała zobaczyć tą stronę z domu. W tamtą. Czy ja tędy przejdę? Coś kojarzy, że chyba tak się szło. Jeny, ja to się gubię w tej grze. Ta gra jest dla mnie okropna. Ja nie wyobrażam sobie, jak w nią ludzie grali wcześniej, jak nie było mapy. Po prostu sobie... Nie wyobrażam. Uuu. Pamiętam. Cześć, chodź. 2. Czekajcie, bo my mamy 2 i jeszcze 2. Daje nam 4. Wiem, że to jest trudna matematyka. Ale dążę do tego, że... 4 slajmy wodne to jest max w naszym... Różowy slajm wyszedł tylko? Kurczeczki. Ja bym poprosiła was. I ciebie w sumie bym poprosiła. No właśnie, i tego wodnego już chyba... Nie wiem, czy brać, bo wodne slajmy już jak jest ich 5. Jesteś! O, shit. Szybko wyrzucać te marchewki! Widzę cię! Mam cię! Hunter slime! Widziałam cię! Ledwo, ale cię widziałam. Mamy slimy, które bardzo lubią się chować. Dobra, to w ogóle z takim... O, teleport do domu. Tylko jeszcze zobaczę, co jest tutaj. Nic. Do domu. Aha, i to jest to samo. Patrzcie, mamy znowu kolejne slimy. Mamy Hunter slima i Honey slima. Teraz zobaczmy. Tu nam brakuje jednego i tu nam brakuje jeszcze kilku. No dobra, ale Hunter slime bardzo lubi koguty. A Honey slime lubi mint mango. O, kurczę. Nie mam za bardzo ani jednego. Czyli mam koguty, ale koguty mi się nie rozmnażają za bardzo. Bardzo, bardzo wolno im to idzie. W sumie też bym mogła im ulepszyć. Dać im wysokie ściany, nie wiem po co. Dać im trawę i jakieś tam robaczki w ogóle, żeby rosły lepiej. Ale... Dobra, chodźmy na razie wrzucić te nasze wodne slajmy. Ale wydaje, że jak będzie ich 5, to one już nie będą się lubiły, bo im będzie za ciasno. Więc... Oj, czekajcie, bo ja się nie muszę kąpać. 4 i 5. Widzicie, one teraz mają takie mordki różowe i one już nie chcą. O. Teraz już im znikają, no bo one w czwórkę lubią. No to 5 idziesz, do widzenia. I zaraz znikniesz, bo ty bez wody nie umiesz żyć, niestety. Wsiąkniesz w podłogę. Co to? Woda. Więc dobrze, a Brian kurczaki... O matko, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dajmy im jeść, albo i nie dajmy. Nawodnijmy to, czy tam coś zróbmy, o. Żeby one były szybciej najedzone. No nie, no ale ja potrzebuję pieniędzy.
Nie, ty nie możesz tu wejść, kolego. Bo ty będziesz im przeszkadzał, no właśnie. Chodź, to ja cię rzucę do wody. Trzy. Masz, płyń. Proszę bardzo. Żyj i rób co chcesz. Zostałeś uwolniony. Teraz muszę, wiecie co, nabrać plortów chyba i... Te kurczaki na razie tu wrzucę. One się będą rozmnażały tutaj. A marchewki dorzucimy naszym tym, bo one jedzą marchewki, nie? No właśnie. A czemu marchewki leżą na ziemi? Halo? No właśnie. Wy nie macie co jeść. Dobra, biorę fosforyzowane. Albo nie biorę. Bo nie ma ich tu za wiele. To niedobrze. Ogólnie to na razie mamy różowe slajmy nakarmione najbardziej. Bo w sumie one są wszystkożerne, dlatego, moi drodzy. Dlatego. I teraz będziemy... O, właśnie, honey. 59. Jakbyśmy połączyli z kryształowymi, to by były dwa w sumie nasze... A nie, z Hunter. 94. No to łączymy w takim razie. Albo kryształ z Hunterem byśmy połączyli. Ale bym potrzebowała albo więcej Hunter Slime'ów, albo Crystal Slime'ów. No właśnie, to nie. To Honey Slime'y łączymy z Hunterami. Tak chyba będzie najfajniej. Moim zdaniem. A później najwyżej sobie jeszcze jakoś je połączymy. Zbierz to i zbierz to. I napełnimy im tak. Wam napełnimy... nie. Ani jednym, ani drugim. Wam. Cuby. A wam tamte wy to w buraki wy lubicie, no właśnie. No już buraczki, proszę bardzo. Proszę bardzo, tylko ja teraz potrzebuję trochę pieniążków. siwych plortów. No, zawsze to jakaś kasa. Te siwe może nie są jakieś super drogie, bo ile kosztują? 16. No to też nie tak źle chyba, co? Tyle co fosforyzowane, no nie wiesz. No, 700. No, nie jest to jakaś, nie wiadomo ile pieniążków, ale potrzebujemy chociaż trochę na... żeby wybudować zagrodę. Tu marchewki. Tu kolejne siwe. Trzeba też miejsce zwolnić trochę. Okej. To kolejne 700 kasy będzie. Bardzo mnie interesują te plorty. Fajne, bo takie jakby skrzydełka tu mają, a tu w ogóle takie jakby zielono-pomarańczowe. I te palące się w ogóle, jestem ciekawa co to jest. Nie kojarzę tych slajmów, tych plortów. Ale nie slajmów. Dobra, to w takim razie już możemy lecieć do naszego rancho. I wam, moje drogie, dam na razie tak z ręki, bo chyba wam nie budowałam jeszcze. Nie budowałam wam karmiaczki, nie. Macie, biedne, takie głodne. Ale tutaj te kasy będziemy mieli tyle, że wow. ...38, 39, 40. No i kryształowe plorty. ...40, dobra. Teraz tak, wy macie tutaj swoje żarełko. O, nawet nam pogofrut rośnie. Tu mamy te. Hej, no to... tutaj? No tutaj zostaje. No dobra, niech będzie tutaj. Tak. Musimy kupić wysokie ściany i zamknąć. I plor kolektor nie wystarczy nam pieniążku, więc wrzucamy jednego Hunter Slime'a i wrzucamy 10 Honey Slime'ów, no bo ja chcę, żeby ich to było aż tyle. Czemu nie? I teraz tak, ty jesz mięso, ty wyjecie owoce. No to my tu mamy trochę dużo kurczaków, bo w sumie mamy też owoce.
Więc masz kurczaka, bo ty będziesz polował, bo ty jesteś hunter, a wy macie owoce. I hunter poluje na kurczaka i go zjadł pięknie. I teraz zrobi ładnego plorta. A wy teraz sobie zjedźcie te plorty. Wow, i teraz... Właśnie, zapomniałam, o kurcze, że jak one się zamieniają, to robią się złe. I trzeba je nakarmić, bo inaczej będzie źle. Będą robiły rozróbę. Gdzie są moje kurczaki jakieś tutaj? Chodźcie, kurczaki. Bo ten hunter będzie bardzo zły. Gdzie on jest? A wy nie jecie warzyw, dobra. No właśnie. Masz. Masz. I już będziesz szczęśliwy, prawda? No właśnie, bo one są bardzo złe. I ty też masz. Dobrze. I już jest uśmiechnięty, widzicie? Już jest spoko. Masz. Masz, 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 masz. Bo chyba wystarczy, że zjesz owoc, nie? Tak, już jesteś uśmiechnięty, okej. Okay. Teraz ty. No bo nie zabijaj mi tam moich maluszków. Kurczę, więcej. Więcej jedzenia! Bo mi tu zwariują. Masz, jedz. Dobrze, jedzcie. Masz jeszcze kurczaka. W razie czego. Jeszcze jakieś kurczaki. Bo one mi tutaj tą siatkę i rozniosą tą klatkę. Dwa kurczaki. Raz i dwa. Masz, jedz, no właśnie. I tu, ty, tam poleciał kurczak. I tu jest owoc jeszcze. Czekaj, gdzie jest ten zły? Widziałam, że miałeś taką minę niezadowoloną. Gdzieś jeden. Ty, masz. O. Pięknie, już ci złość przeszła. Teraz ty też jesteś zły. Ja słyszę te kurczaki, tylko nigdzie ich nie widzę. O. Jest jeden. Jest i drugi. Masz kurczaka. Tu jeszcze maluch jeden został. Ale tam jeszcze kura chodzi. Gdzieś jest jakiś zły chyba. Ty jesteś zły. No to masz. Dobra, zostały chyba dwa ostatnie. Masz. Tu znowu gdzieś słyszę. Uważam, gdzieś u góry są. Dobra, wszystkie są zadowolone. Bo tu w środku jest jedna kura, ale wszystkie są zadowolone i wszystkie urosły. Dobra, to zbieramy plorty. One chyba nie będą mnie kaleczyły. Hunter plorty. Przepraszam. Przepraszam. Chciałabym trochę plortów. Przepraszam. Przepraszam. Dajcie mi trochę wynocha. O właśnie, jeszcze hunter plorta poproszę. I tutaj miodowego poproszę. Dobra. Dobra. Dobra, 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 dobra. Pięknie. I teraz nie w tą stronę. I teraz nie mam miejsca na wodne plorty. Nie mam. I teraz, moi drodzy, przychodzi moment, gdzie sobie myślę, kurde, znowu przedłużam odcinek. Ale w tym momencie biegniemy do domu. Szkoda, że... A nie, to w sumie jest bliziutko. Bardzo bliziutko, dobra. Tam jak wybuchają te bumbumki, ale dobra. Bierzemy tak, Honey Pro 59 kosztują. Radiacyjne za 36. Kryształowe za 61. No i Hunter Plorty mamy za 94 i mamy 5000 golda, ale jesteśmy bogaci, ja cię kręcę. Normalnie nie wierzę. Więc teraz ulepszamy Spring Walls i na jakieś tam nawadnianie. No i weźmiemy też wysokie mury, żeby nie było. Kurczaki są na maksa, niech się... Elder Justo, chodź tu. Ty się już do niczego nie nadajesz, chłopie, żeś się zestarzał. Wezmę sobie buraki, które właśnie chyba dwa razy dziennie będą teraz wyrastać, bo tak to chyba raz dziennie tylko wyrastają warzywa i owoce, a tak będą nam wyrastać dwa razy dziennie. Marchewki na razie ich nie ulepszam, bo nie wiem, czy będę je tutaj w ogóle trzymała, te marchewki. Ojej! Buraki, a buraki dla was, tak, dobrze. Dobra, niech będzie tak na połowie, bo ja nie wiem w sumie od czego to zależy, a widzę, że one tutaj biedne, głodne chodzą. Tak nie może być, że one chodzą głodne.
No i muszę opróżnić to, nie? I teraz... W sumie nie, to w następnym odcinku. O, tu już niebieskie mamy pełne. O kurczę. I jeszcze... Ej! Chłopaki, może nie przesadzajcie, czy tam dziewczyny, nie wiem. Czy ja was tutaj karmię czymś w ogóle? Macie jeszcze trzy, ale jesteście, widzę... No... No dobra, na środkowym niech będzie, bo nie wiem, o co chodzi. Chciałabym... A wy macie wszystko, macie muzykę, no to co wy tak szalejecie? No macie tego, zestarzałego... Koguta. Tabi Plorta. Sprzedajemy. Etablica coś kłamie, bo wcześniej było za 10. Teraz też jest za 10, pokazuje, że wzrosło. Mamy 5000, więc moi drodzy, na koniec... Kurde, tu wszystko wyrasta. Nawodni na wieś. I tutaj jeszcze woda. Okej, okay, wszystko będzie ładnie rosło. Wchodzimy do domu i na sam koniec, moi drodzy, jeszcze zanim się z wami pożegnam, to chciałabym, żebyśmy sobie wykupili jeszcze ten upgrade tego płotu. I ścieżki. I chciałabym wam pokazać, jak to wygląda, a mianowicie, patrzcie, jak ładnie. Tu już te deski są chyba bardziej proste, tak mi się wydaje, albo przynajmniej tutaj ten... O, jest już taki murek, bo wcześniej to był sam taki płot. I tu mamy ładną ścieżkę. Prawda? Zobaczcie, jaką mamy ładną ścieżkę. Aż tutaj dotąd. Pięknie to wygląda. Tak się zastanawiam, czy nie świsnąć się marchewek. Już tak nie wiem czemu, to zbieranie tych marchewek to jest takie satysfakcjonujące. To jest bez sensu w ogóle, ale to jest takie satysfakcjonujące, to zbieranie marchewek. Ach, wracamy na farmę. Także, dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ej! A ty przypadkiem się nie zgubiłeś? Nie dość, że mają tych marchewek tutaj, o, proszę. Pod dostatkiem, to jeszcze im źle. Aha, no to też macie na środku. Chyba was za dużo tutaj, tam widzę, że jakieś niedojadki. Wy też jesteście smutne. Ale dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym. Bye!